W moim mózgu za dużo się dzieje. Nieprzechowane i nieprzywołane wspomnienia tylko czekają. Niebiosa, pomóżcie dniu, w którym się pojawią, i przypomnę sobie wszystko. To będzie dzień, w którym zostanę zamknięta, a klucz zostanie wyrzucony. Jestem pewna, że któregoś dnia tak właśnie się stanie. To wpis z dziennika głównej bohaterki tego podcastu. Dzień dobry, słuchacie kolejnego podcastu na tym kanale. Tak, tylko na początku chciałam wspomnieć, że jeśli słuchacie tych podcastów na bieżąco, to będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki temu szybciej się rozwija i dzięki temu filmy będą mogły pojawiać się częściej. Nie lubię robić zbyt długich wstępów, więc tylko zrobię takie krótkie wprowadzenie. To jest historia Kathleen Folbig, sprawa z Australii. Zapraszam. Życie Kathleen Folbik, a właściwie Kathleen Britton, już od dzieciństwa było naznaczone traumami. Jej matka również miała na imię Kathleen i w połowie lat 60. mieszkała z mężem, córką i synem, ale nie odnajdowała się w roli, którą sama sobie narzuciła. W źródłach pojawia się wzmianka, że wychowywała się w dysfunkcyjnej rodzinie i mając kilkanaście lat, wpadła w alkoholizm. Wraz z upływem czasu problemy narastały, tak jak i napięcie panujące w domu, dlatego Kathleen zostawiła męża z dwójką dzieci i przeprowadziła się na przedmieścia Sydney w Australii. Uzależniła się od hazardu. Parę miesięcy później związała się z Thomasem Britonem, nazywanym przez wszystkich Taffi, który pochodził z Walii i miał kryminalną przeszłość. W czerwcu 1967 roku na świat przyszło dziecko pary, córka o imieniu Kathleen. I tym razem Katlin, matka, porzuciła rodzinę, a jej ówczesny mąż Tomas nie miał zamiaru sam zajmować się córką. Po jakimś czasie odnalazł kobietę i poprosił, aby wróciła do niego, ale Katlin kompletnie nie dawała sobie rady. Mierzyła się z własnymi demonami, z uzależnieniami i dlatego nie chciała wrócić. Więc Tomas postanowił się na niej zemścić. W grudniu 69 roku, kiedy Katlin. Córka. Miała półtora roku, Tomas zaatakował żonę w mieszkaniu, które w tamtym czasie wynajmowała. Do zdarzenia doszło w dzielnicy Anandale, znajdującej się w Sydney. Katlin została ugodzona nożem 24 razy, zmarła przed przyjazdem karetki. Sąsiad widział, jak Tomas pochyla się nad ciałem kobiety, aby ją pocałować. Mężczyzna został aresztowany tego samego dnia. Został uznany za winnego zabójstwa. Skazano go na dożywocie, ale wyrok później zredukowano. Tomas wyszedł na wolność po 15 latach w 1974, ale nie pozwolono mu zostać w Australii. Deportowano go do Wielkiej Brytanii, gdzie spędził resztę życia. Po tym, jak aresztowano Tomasa, opiekę nad niespełna dwuletnią Katrin przejęła siostra jej matki i jej mąż, państwo Plat. Ciotka dziewczynki mieszkała u swojej matki. Czyli de facto babki Katlin, więc trzy osoby opiekowały się bohaterką tego podcastu. Z niewiadomych przyczyn Katlin używała w tamtym czasie innego imienia. Członkowie rodziny nazywali ją Lisa. Mogło to mieć związek z tym, że nikt nie chciał używać imienia, które źle wspominano, w końcu jej nieżyjąca matka miała tak samo na imię. Być może to jedna z teorii. Katlin była objęta opieką kuratora. W australijskim prawie takie osoby nazywane są podopiecznymi państwa lub podopiecznymi sądu. Chociaż ciotce przyznano prawa do opieki, należało wprowadzić nadzór kuratora. Wizyty odbywały się co kilka tygodni i szybko stało się jasne, że państwo plat nie radzą sobie z siostrzenicą. W maju 1970 podczas wizyty ciotka dziewczynki powiedziała, że zachowanie Katrin jest problematyczne, łagodnie mówiąc. Dziewczynka była agresywna, prawie codziennie miała napady złości, jej zachowanie w stosunku do członków rodziny było agresywne, ponadto miała problemy z mową i higieną osobistą, ale to seksualne zachowania budziły najwięcej wątpliwości. Katlin była nadmiernie zainteresowana masturbacją i narządami płciowymi, swoimi i innych osób. Kiedy w czerwcu 1970 roku odpowiednie służby przejęły nad nią opiekę bo państwo Platt nie byli w stanie się nią dłużej zajmować. Wysłano ją do Centrum Zdrowia Dziecka, aby zbadać, w czym tkwi problem i czy rodzina słusznie twierdziła, że jej zachowanie było zaburzone. Lekarz, który pracował w Centrum Zdrowia Dziecka, powiedział, że Katrin przejawia pewne zachowania dziecka, które zostało wykorzystane seksualnie. Wtedy pojawiła się teoria, że to ojciec dziewczynki Biologiczny ojciec, czyli pan Britton, molestował Katlin, zanim został aresztowany. Z kolei inne artykuły wskazują na to, że nie doszło do wykorzystania seksualnego, a do przemocy fizycznej. Ta teoria została zbudowana na przypuszczeniach. Wtedy wiedza na temat seksualności nie była tak rozwinięta, jak jest teraz. Lekarz wydał takie orzeczenie tylko na podstawie przypuszczeń, bo nie było ani śladów sugerujących, że została wykorzystana. Ani o tym nie mówiła. Wtedy w ten sposób wytłumaczono, dlaczego tak bardzo była zainteresowana seksualnością. To był początek lat 70., wiedza była zupełnie inna niż jest teraz, i jak wiadomo, zainteresowanie seksualnością w przypadku dzieci jest całkowicie normalne. Według raportów naukowych tutaj zacytuję pewien raport Dzieci w wieku poniżej 4 lat zwykle dotykają swoich miejsc intymnych, patrzą na miejsca intymne innych osób i często zdejmują ubranie. Więc możliwe, że przedstawiono błędną tezę i zachowanie Katlin nie wynikało z wcześniejszego wykorzystania seksualnego a z traumatycznych wydarzeń. Dziewczynka musiała zmienić miejsce zamieszkania, nagle straciła i matkę i ojca, no i podobno babcia stosowała wobec niej przemoc. Ale jest to tylko jedna z możliwości, bo nie wiadomo do końca, jak było naprawdę, i ta kwestia będzie później przedmiotem domysłów. Następnie skierowano Katrin na dodatkowe badania z udziałem psychologa i psychiatry. Wtedy oceniono, że jej iloraz inteligencji wynosi 77, co jest już klasyfikowane na pograniczu z upośledzeniem umysłowym. I tym razem to badanie zostało przeprowadzone pobieżnie. Wysnuto niewłaściwe wnioski, bo jak później zostanie udowodnione, Katrin nie miała wcale tak niskiego ilorazu inteligencji. Lekarze tak orzekli, ponieważ w czasie badania była niespokojna, nie chciała rozmawiać z lekarzami i unikała odpowiedzi na pytanie, co wytłumaczono wcześniejszymi traumatycznymi wydarzeniami. We wrześniu 70. roku państwo Marlboro, mieszkający w Newcastle, dwie godziny drogi od Sydney, przejęli opiekę nad trzyletnią Katrin. Przez dłuższy czas ukrywali przed nią, że jest adoptowana, wierząc, że dzięki temu przystosuje się szybciej do nowego życia. To znaczy sprawa była trochę bardziej skomplikowana, ponieważ mieli inne nazwiska, ale wytłumaczyli to tak, że jej matka była ich krewną i kiedy zmarła, zaopiekowali się nią. Dziewczynka czuła się szczęśliwa w Newcastle i chociaż jej rodzice byli surowi, dbali o nią i zapewnili jej bezpieczeństwo. Dopiero kilkanaście lat później przyzna, że nie udało jej się nawiązać więzi z panią Malboro. Podobno przez to, że była osła i kontrolująca. W domu dochodziło do nadużyć, rodzice byli bardzo wymagający. Państwo Malboro wychowywali jeszcze dwójkę adoptowanych dzieci, znacznie starszych, i kiedy Katrin włączono do rodziny, jej brat i siostra byli już nastolatkami. Jeśli chodzi o okres dzieciństwa to najgłębszą więź udało się nawiązać Kathleen ze swoją adoptowaną siostrą, która później swoją drogą będzie twierdzić, że Kathleen była dwulicowa i potrafiła spojrzeć komuś w oczy i go okłamać. To cytat z zeznań. Tak jak twierdzili wcześniej jej krewni, sprawiała różne problemy wychowawcze, miała problemy z nawiązywaniem znajomości, w szczególności z dziewczynkami w jej wieku. I udało jej się nawiązać więź z koleżanką dopiero w wieku 15 lat, a to ze sprawą chłopaka, z którym w tamtym czasie się spotykała. W raporcie na temat tej sprawy, wszystko będzie podlinkowane w komentarzu, pojawia się wzmianka o tym, że Katrin została aresztowana w wieku 15 lat za kradzież. Zdarzenie miało miejsce w 82 roku. W skrócie chodziło o to, że przyłapano ją na kradzieży, dziewczynka stanęła przed sądem. Pomimo tego, że uznano ją za winną, nie dostała żadnej kary, ponieważ wytłumaczono to traumatycznymi wydarzeniami. W 1983 roku, w wieku 16 lat, Kathleen została oficjalnie adoptowana. Wtedy zmieniła nazwisko na Malboro, ale już rok później, w 1984, wyprowadziła się z domu, ponieważ wdała się w konflikt z rodzicami. Przez przypadek dowiedziała się o tym, że była okłamywana i jej biologiczna matka tak naprawdę nie była jej krewną, a została zabita przez ojca. Nie mogła wybaczyć rodzicom, że zatajili przed nią prawdę, miała do nich tak duży żal, że postanowiła zerwać z nimi kontakt. Już wcześniej ich relacje były napięte, ponieważ pani Malboro ograniczała córkę, nie pozwalała jej spotykać się z rówieśnikami i chłopakiem. Zrezygnowała ze szkoły parę miesięcy przed ukończeniem szkoły średniej. Po wyprowadzce z domu przez parę miesięcy tułała się po domach znajomych, aż w 85 roku, w wieku 18 lat, poznała na imprezie mężczyznę o imieniu Kreg, z którym niedługo później zamieszkała. Kreg Folbig był o 5 lat starszy od Katlin. W 85 roku, kiedy się poznali, miał 23 lata. Dorastał w pełnej rodzinie. Jego rodzice mieli łącznie dziewiątkę dzieci. W czasie, kiedy poznał Katlin, mieszkał już sam, miał stałą pracę, pracował jako operator wózka widłowego dla dużej firmy i miał ogólnie stabilną sytuację życiową. Z tego powodu dziewczyna postrzegała go jako rycerza w lśniącej zbroi. Dokładnie takiego określenia używała. Był czarujący, wygadany, miał poczucie humoru i był spokojny. W jej Umyśle właśnie kogoś takiego potrzebowała. W jej oczach Kreg był zbawcą. Był kimś, z kim mogła ułożyć sobie życie. Wnosił do jej świata stabilizację, której potrzebowała. Wprowadziła się do niego i wkrótce znalazła pracę jako kelnerka w hinduskiej restauracji i wydawało jej się, że wszystko układało się po jej myśli. W 1987 roku para wzięła ślub. Katrin miała wtedy 20 lat. A jej partner 25. Jej przyjaciółka z czasów liceum wspominała tutaj cytat: Kiedy podjęła decyzję, że wyjdzie za niego, była bardzo szczęśliwa. Mogła stworzyć rodzinę. A on chciał wszystkiego, czego ona chciała. Chcieli stworzyć dom, chcieli mieć dużą rodzinę. Rodzina była dla niej i dla niego bardzo ważna. Koniec cytatu. Katlin chciała założyć rodzinę i wieść życie, jakiego nigdy nie zaznała. Będąc dzieckiem. Marzyła o posiadaniu dziecka tak samo jak Kreg, który wychowywał się w wielodzietnej rodzinie i sam marzył o czymś podobnym. Po ślubie Kreg znalazł lepiej płatną pracę jako urzędnik. On i jego żona planowali odłożyć jak najwięcej pieniędzy, aby kupić dom. Rok po ślubie, w 1988, Katrin zaszła w ciążę. Zgodnie ze słowami przyjaciół była tym podekscytowana i nie mogła się doczekać, aż ona i Craig zostaną rodzicami. Wynajmowali wtedy niewielkie mieszkanie na przedmieściach Newcastle i oszczędzali pieniądze, aby kupić dom dość duży, aby pomieścić całą rodzinę. Craig pamiętał, że jego żona dbała o swoje zdrowie, o dietę, kiedy była w ciąży. Pilnowała, aby nie zrobić czegoś, co mogłoby zaszkodzić dziecku. Mężczyzna musiał wychodzić, kiedy palił, i ogólnie ciąża przebiegała dobrze, wręcz książkowo. Nie pojawiły się żadne nieprawidłowości, ani jeśli chodzi o stan zdrowia Kathleen, ani o jej stan emocjonalny. Syn pary o imieniu Caleb Gibson przyszedł na świat w 40. tygodniu ciąży 1 lutego 1989 roku. Podczas porodu pojawiły się komplikacje, zastosowano operację kleszczową, czyli Wydobyto dziecko przy pomocy kleszczy położniczych. Po co o tym mówię? Bo takie szczegóły będą miały wpływ na późniejsze etapy tego podcastu. Krótko po porodzie u Keyleba zdiagnozowano wiotkość krtani. Ta przypadłość wynika z tego, że elementy tworzące krtań nie zdążyły się w pełni wykształcić. Chłopiec miał typowe objawy, to znaczy refluksy, obrzęk krtani i świszczenie. Ten stan nie jest groźny. W większości przypadków ustępuje samorzutnie. Państwo Folbik wrócili do domu z noworodkiem. Nie wydarzyło się nic, co mogłoby być kwestionowane. Według znajomych i sąsiadów Katrin czuła się spełniona, mając u boku męża i dziecko. Na największe wsparcie mogła liczyć od przyjaciół z czasów liceum oraz ze strony rodziców Krega, którzy przyjeżdżali, aby w pewnych kwestiach wyręczyć młodą matkę. W jej zachowaniu nie było nic alarmującego, poza tym, że czuła się wyczerpana po porodzie. Nadal prowadziła pamiętnik, na każdej stronie zapisywała, co robiła w dany dzień i jak się czuła. Caleb miał problemy z jedzeniem, wynikające z wiotkości krtani, ale poza tym, był w 100% zdrowy. Przez większość czasu to Katrin opiekowała się Calebem. Kreg pracował przez większość dnia, czasami musiał stawić się w pracy na nocnej zmianie. Więc to ona musiała przejąć większość obowiązków. Wstawała do syna w nocy, bo mąż albo był w pracy, albo odsypiał po kilkunastu godzinach pracy. Tak było też 19 lutego. Notatki Katlin wyświetlą się teraz na ekranie. Wynika z nich, że Caleb przespał większość dnia. Wieczorem zasnął i obudził się około północy, z 19 na 20 lutego. Katlin wstała, aby go nakarmić a następnie położyła go spać. Przy godzinie pierwszej pojawia się zdanie, położony do snu, przy pierwszej trzydzieści pojawia się to samo zdanie, a przy godzinie drugiej kobieta napisała: W końcu poszedł spać. O trzeciej w nocy Krega obudził krzyk jego żony. Pobiegł do drugiego pokoju, aby sprawdzić co się stało i zobaczył wtedy, jak Katlin stoi nad łóżeczkiem, krzycząc Moje dziecko, coś jest nie tak z moim dzieckiem. Przy ustach dziecka zebrała się krew i piana. Para zadzwoniła pod numer alarmowy, i do czasu przybycia ratowników, Krek przeprowadzał resuscytację. Keleb został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono, że zmarł przed przyjazdem karetki. Autopsja wykazała, że przyczyną śmierci był zespół nagłego zgonu niemowląt, znany też pod nazwą Śmierć łóżeczkowa. Tutaj posłużę się definicją medyczną więc zespół nagłej śmierci łóżeczkowej – po angielsku zazwyczaj używa się skrótu SIDS to nagła, niewyjaśniona śmierć dziecka poniżej pierwszego roku życia. Diagnoza wymaga, aby śmierć pozostała niewyjaśniona, nawet po dokładnej sekcji zwłok i szczegółowym zbadaniu miejsca śmierci. SIDS zazwyczaj występuje podczas snu, zazwyczaj śmierć następuje między północą a dziewiątą rano. Zwykle nie ma hałasu ani śladów walki. Szansa to 1 na 100 do 1 na 1000 przypadków. I tutaj pojawia się problem, ponieważ zespół nagłego zgonu niemowląt w wielu przypadkach nie różni się niczym od uduszenia. Dzieci, z racji wieku i stanu zdrowia, nie podejmują walki, a rodzic może albo je udusić rękami, albo użyć jakiegoś przedmiotu. I podczas sekcji zwłok wygląda to tak samo. Czyli tak, jakby dziecko nagle przestało oddychać. Na wszystkie zdiagnozowane przypadki nagłej śmierci łóżeczkowej popełniono błąd w 5% przypadków, gdzie tak naprawdę chodziło o uduszenie przez rodzica. I tutaj pytanie, czy śmierć kejleba mogła zaliczać się do tych 5%? Czy może wiotkość krtani, która została zdiagnozowana krótko po porodzie, wpłynęła na brak oddechu, no i śmierć? Po śmierci chłopca jeszcze w lutym państwo Folbik umieścili w gazecie informację, zawiadomienie o śmierci i dopisali zaopiekuj się nim babciu. To było nawiązanie do babci Krega. W rocznicę śmierci Krek napisał do swojego syna list, w którym napisał tutaj cytat: Kochanie, strasznie za tobą tęsknię. Kocham cię najmocniej i będę cię kochał aż do śmierci. Ale po kolei jeszcze pod koniec 1989 roku państwo Folbik uznali, że chcieliby starać się o kolejne dziecko. Tak jak wcześniej, Kathleen szybko zaszła w ciążę, która przebiegła książkowo. Ona i Craig byli podekscytowani, cieszyli się i wyglądali na szczęśliwych. Według zeznań sąsiadów i znajomych, obydwoje wyglądali na zaangażowanych i chcieli dowiedzieć się jak najwięcej, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji, jaka miała miejsce wcześniej. Przed pojawieniem się na świecie dziecka przystosowali dom, kupili odpowiednie łóżeczko, zrobili remont i już w czerwcu 1990 roku syn pary, Patrick Allen, przyszedł na świat. Państwo Folbig bali się, że dziecko umrze w takich samych okolicznościach co Caleb, czyli pierwszy syn, więc odwiedzili lekarza. Chcieli sprawdzić, czy jest zdrowy. Dlatego przeprowadzono badanie EKG, zbadano krtań aby sprawdzić, czy nie wystąpiła wiotkość krtani, ale nic na to nie wskazywało i wyglądało na to, że Patrick Allen jest zdrowy. Po urodzeniu dziecka, Kathleen nie była w najlepszym stanie psychicznym. Powiedziała mężowi, że obawia się o zdrowie Patricka i boi się z nim zostać sama. Dlatego Craig wziął trzy miesiące urlopu i w tym czasie opiekował się synem. A jego żona wracała do zdrowia i pomagała mu w opiece. We wrześniu 1990 mężczyzna wrócił do pracy, a miesiąc później, w październiku, wydarzyła się taka sama sytuacja jak rok wcześniej. Kathleen wstała w nocy, aby nakarmić Patrika i odkryła, że nie oddycha. Chłopiec został przewieziony do szpitala, gdzie udało się go uratować. Zdarzenie zostało sklasyfikowane jako A. L.T.I. -E. Od angielskiego zdarzenie zagrażające życiu. Wśród przyczyn wymienia się refluks, wymioty, krztuszenie się, napad padaczkowy, znęcanie się nad dzieckiem, krwawienie śródczaszkowe, bezdech niemowlęcy oraz zespół Munchausena. Patrick doznał urazu mózgu, miał zaburzenia widzenia i drgawki. Lekarze podejrzewali u niego epilepsję, i to mogłoby wyjaśnić nagły atak w środku nocy. Dziecko wypisano ze szpitala, ale państwo Folbik pojawili się w szpitalu ponownie z powodu ataków dwa razy w listopadzie i później raz w grudniu. 13 lutego 1991 Patryk zmarł. Okoliczności śmierci były podobne jak w przypadku Kejba. Tamtej nocy Krek był w pracy. Katrin zadzwoniła do niego, krzycząc, to znowu się dzieje. W akcie zgonu wpisano, że Patryk zmarł z powodu niedrożności dróg oddechowych, czyli uduszenia podczas napadu epilepsji. Po śmierci Patryka relacje Krega i Katrin były napięte. Bardzo. Katrin pogrążyła się w depresji, obwiniała samą siebie o to, że nie zapewniła synowi odpowiedniej opieki, czuła, że Krek ma do niej żal, odtrącił ją i wdał się w romans. Katrin nakryła go w łóżku z przyjaciółką we własnym domu. Od tej pory nie potrafiła mu zaufać, ich relacja znacznie się pogorszyła. Po tym wydarzeniu, po zdradzie, postanowili dać sobie kolejną szansę i kupili dom w Thornton niedaleko Newcastle, a Craig zmienił pracę. Od tamtej pory pracował jako sprzedawca samochodów. Katrin myślała nad powrotem do pracy, ale nie była pewna, czy da sobie radę. Była w złym stanie po śmierci syna i miała nadzieję, że zajdzie w ciąże, a gdyby tak się stało, wolała zostać w domu i ograniczyć wysiłek. Przez parę miesięcy pracowała w sklepie z odzieżą dziecięcą, ale zrezygnowała tuż po tym, jak odkryła, że jest w ciąży. Tym razem była jeszcze bardziej uważna niż podczas pierwszej i drugiej ciąży. Dbała o dietę i regularnie ćwiczyła. Jej zachowanie można było określić jako obsesyjne albo na granicy obsesji. Trzecie dziecko pary, córka o imieniu Sara Kathleen, urodziła się w październiku 1992 roku. Tak jak w przypadku Patryka, państwo Folbik udali się do specjalisty, aby stwierdzić, czy wszystko w porządku, czy Sara jest zdrowa i podczas badania nie wykryto żadnych nieprawidłowości. Krek na prośbę żony wziął urlop Katrin bała się, że znów wydarzy się podobna sytuacja i nie będzie w stanie pomóc dziecku. Przez pierwsze miesiące miała problem z nawiązaniem więzi z dzieckiem, bo obawiała się, że Sara umrze w wieku kilku miesięcy i dlatego nie chciała się do niej przywiązywać. W tamtym czasie kobieta odnowiła kontakt z przyjaciółką z liceum, i tak się składa, że ta przyjaciółka również była w ciąży, w tym czasie co Katrin, i ich dzieci były w podobnym wieku więc spędzały ze sobą dużo czasu i kiedy dzieci się bawiły, one mogły ze sobą porozmawiać lub ogólnie wymienić się doświadczeniami, jeśli chodzi o macierzyństwo. Przyjaciółka nie zauważyła, aby kiedykolwiek Katrin była agresywna czy niemiła w stosunku do Sary. Wręcz przeciwnie, często śmiała się, kiedy Sara zrobiła coś zabawnego i obie kobiety były ze sobą na tyle blisko, że przyjaciółka poprosiła Katrin, aby została matką chrzestną jej syna. Tymczasem Craig szukał informacji, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo. Para kupiła koc obciążeniowy, polecony przez lekarza na bezdech senny i do tego Katrin i Craig kupili monitor oddechu, który alarmował w przypadku bezdechu. Craig miał nieco inne wspomnienia dotyczące Sary niż ta przyjaciółka. Ponieważ on pamiętał, że Katrin była sfrustrowana, kiedy opiekowała się córką. Brakowało jej cierpliwości. Stawała się zła, kiedy widziała, że Sara ma problem z zaśnięciem czy z jedzeniem. Poza tym, jak powiedziała Katrin, Sara płakała zbyt często i przez to również była zła. 29 sierpnia 1993 roku, Craig widział, jak wieczorem Katrin siłuje się z córką, ponieważ ta nie chciała jeść. Kiedy Sara zupełnie odmówiła jedzenia, Katrin uderzyła ją i wtedy Krek zwrócił jej uwagę, że nie powinna tak robić. Powiedziała mu, że spieprzał, a kilka minut później rzuciła dziecko w jego ramiona i powiedziała, że ma się nią zająć, ponieważ ona nie jest w stanie. W nocy tego samego dnia Krek obudził się i zobaczył, że jego żony nie ma obok, w łóżku. Uznał, że poszła na karmić Sarę i poszedł dalej spać. Obudził się jakieś pół godziny później. Katrin krzyczała, że Sara nie oddycha. Para przeżywała na nowo trzeci raz ten sam koszmar. Dziecko przewieziono do szpitala, gdzie stwierdzono zgon. Jako przyczynę śmierci wskazano nagłą śmierć łóżeczkową. Pomimo tego, że para wcześniej kupiła monitor oddechu, tamtego dnia alarm został wyłączony, więc nie zadziałał, kiedy dziecko przestało oddychać. I w przypadku postaci Sary również pojawiają się pewne elementy, które budzą wątpliwości. Sara miała 10 miesięcy, kiedy zmarła. Jako przyczyna zgonu wpisano nagłą śmierć łóżeczkową, która występuje do pierwszego roku życia. Najczęściej występuje między drugim a czwartym miesiącem życia, a w 90% przypadków śmierć następuje, kiedy dziecko ma mniej niż pół roku. Sara miała 10 miesięcy. I takich przypadków jak ona jest mało. I tak jak miało to miejsce wcześniej, po śmierci Patryka, Katrin powiedziała, że powinna zmienić otoczenie, środowisko, chciała odciąć się od wszystkich sąsiadów, przyjaciół i naciskała na to, aby przeprowadzić się do innego miasta. Dlatego para sprzedała dom w Thornton i kupiła dom w Cardiff, niedaleko rodziny Krega. To był najtrudniejszy okres zarówno dla Katrin, jak i jej męża. Obydwoje sięgnęli wtedy dna, zaczęli leczyć się na depresję, w ogóle nie chcieli ze sobą przebywać, żyć, myśleli nawet o rozwodzie, i bywały takie okresy, że Krek przeprowadzał się do swojej rodziny, ale ostatecznie wracał. Po śmierci Sary, Katrin znacznie przytyła, i z tego powodu, jak myślała, Krek ją odrzucał, świadomie czy też nie, i zdradzał. W połowie 1996 roku Katrin była chyba w najgorszym stanie. W sierpniu tamtego roku na pierwszej stronie dziennika, który prowadziła, napisała: Oczywiście jestem córką mojego ojca. Co niektórzy postrzegali jako odniesienie do tego, że jej ojciec był mordercą i ona też za mordercę się uważała. Następne miesiące były lepsze. Katrin zaczęła chodzić na siłownię, dzięki czemu czuła się pewniej. I ustaliła z Kregiem, że dadzą sobie kolejną szansę i ponownie będą się starać o dziecko. Wkrótce Katrin zaszła w ciążę i tym razem wydawała się zdystansowana. Na pewno nie była tak podekscytowana jak za pierwszym, drugim i trzecim razem. Według niektórych była zdenerwowana i nie cieszyła się z powodu kolejnej ciąży, a według niektórych po prostu bała się, że i tym razem dziecko umrze. Katrin urodziła córkę w sierpniu 1997 roku w wieku 30 lat. Córce nadano imię Lora Elizabeth. Jako niemowlę, Lora przeszła wszelkie badania, zrobiono EKG, zbadano czy nie wystąpiła wiotkość krtani, pobrano krew do badań, zbadano ją od stóp do głów i wykazano, że jest zdrowa. Dopiero kolejne badanie, przeprowadzone po kilku tygodniach, wykazało, że dziewczynka cierpi. Na lekki, niezagrażający życiu bezdech senny. Lekarze spodziewali się, że ten bezdech ureguluje się sam i tak było, bo kolejne badania przeprowadzone w lutym 98 roku wykazały, że faktycznie bezdech zniknął. Po narodzinach Lory państwo Folbik kupili jeszcze lepszy monitor oddechu. Urządzenie stale zbierało informacje i wysyłało wiadomości, kiedy pojawiały się jakieś nieprawidłowości. Przez pierwsze miesiące nic się nie działo, ale później Katrin zaczęła nalegać, aby wyrzucić monitor, bo jak twierdziła, fałszywe alarmy pojawiały się zbyt często i była przez to zestresowana. Krek uważał, że powinni kontrolować sytuację cały czas, skoro trójka dzieci zmarła z tego powodu, ale ostatecznie odpuścił. Do pierwszego roku życia Lora chorowała tylko raz i nic poza tym była zdrowa. Miała silniejszy organizm niż jej rówieśnicy, co było pozytywnie odbierane przez państwa Folbig. Ale i tym razem Katrin nie chciała się przywiązać. Zgodnie ze znaniami znajomych i Krega, kobieta poczuła się pewniej, kiedy Lora skończyła rok. Ten rok był takim okresem granicznym. Bo z definicji nagła śmierć łóżeczkowa dotyczy tylko dzieci poniżej pierwszego roku życia. Tak jak wspomniałam, w 90% przypadków występuje od narodzin do mniej więcej pół roku. Później od pół roku do roku występuje w 10% przypadków, a powyżej roku nie występuje. Po pierwszych urodzinach Lory w dzienniku Katrin zaczęły pojawiać się dziwne wpisy. Co to znaczy dziwne? Może je tutaj zacytuję. Wtedy zrozumiecie. Myślę, że Lora jest piękna w porównaniu z Sarą. Jest niewielka różnica w wyglądzie. Jest piękna i wspaniała. Patrząc na wideo, Sara wyglądała chłopięco. Lora ma zdecydowanie kobiece cechy: są jak kreda i ser. I to dobrze, prawdę mówiąc, bo nie poradziłabym sobie z kolejnym dzieckiem takim jak Sara. Ogarnęło mnie przerażające uczucie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że naprawdę ją kocham i związałam się z nią że chce ją chronić. Nazywają to instynktem macierzyńskim. Teraz wiem, że w przypadku innych tego nie odczułam. I chociaż wydawało się, że wszystko jest w porządku, że Lora jest całkowicie zdrowa, że Katrin po tym roku stopniowo nawiązuje więź z córką, to Krek zauważył, że Katrin coraz częściej zachowuje się tak, jak w przypadku z Sarą. To znaczy warczała na Lorę, kiedy ta robiła coś nie po jej myśli. W ogóle nie miała cierpliwości i szybko wpadała w irytację, która mogła się przekształcić w złość. Ponadto jej stan nie mógł być określany jako stabilny, ponieważ w którymś momencie, kiedy, jak twierdził Craig, wszystko było między nimi dobrze, Kathleen napisała do niego list, w którym wyznała, że chce się rozwieść. Kiedy o to zapytał, nie chciała powiedzieć o co dokładnie chodzi. I nie wracała do tego tematu, tak jakby nic się nie stało. W lutym Katrin coraz częściej pisała na temat uczucia niepokoju, które ją ogarniało, kiedy myślała o Lorze. 28 lutego 1999 Craig zauważył, że Katrin dziwnie się zachowuje. Kiedy zapytał, co się stało, odpowiedziała, że Lora chyba jest na nią zła, o to, co zrobiła poprzedniego dnia, ale nie chciała sprecyzować, co ma na myśli. Kolejnego dnia, 1 marca, Kreg widział, jak Katrin krzyczy na Lore, kiedy szykował się do pracy. Próbowała wmusić w nią śniadanie, a kiedy Krek zwrócił jej uwagę, powiedziała do córki: idź do swojego pieprzonego ojca. Potem dodała: Nie mogę sobie z nią poradzić, kiedy jest w takim stanie. Mężczyźnie udało się uspokoić córkę i kiedy wychodził do pracy, Katrin była zajęta sprzątaniem. A Lora oglądała telewizję. Przed południem Katrin pojechała z córką odwiedzić Krega w pracy. Przeprosiła za swoje zachowanie i powiedziała, że puściły jej nerwy. Zgodnie z przekazaną przez nią wersją wydarzeń, Lora zasnęła w samochodzie, dlatego położyła ją spać, kiedy dojechały do domu. Po południu Krek odebrał telefon. Dowiedział się, że Lora nie oddycha. Pojechał do domu, ale było już za późno. Lora zmarła przed przyjazdem ratowników. W raporcie z autopsji podano przyczynę śmierci jako nieokreśloną. Dopiero po jakimś czasie wyjdzie na jaw, że dziewczynka miała zapalenie mięśnia sercowego, i według niektórych mogło to doprowadzić do śmierci, aczkolwiek nie znaleziono dowodów, które by na to wskazywały. Lekarze spierali się co do przyczyny śmierci, chcieli wpisać śmierć łóżeczkową. Ale Lora w chwili śmierci miała półtora roku. SIDS nie dotyczy dzieci w takim wieku, i w tym tkwi problem. Lekarz miał pewne podejrzenia, więc powiadomił policję, że mogło dojść do przestępstwa. Na przestrzeni dziesięciu lat zmarła czwórka dzieci prawdopodobnie z tych samych przyczyn. Tym razem i Krek miał wątpliwości, czy jego żona jest niewinna. Ich małżeństwo rozpadło się, ponieważ stale obwiniali siebie nawzajem o śmierć Lory. Katrin wyprowadziła się z domu do wynajmowanego mieszkania, a Krek, podczas sprzątania rzeczy po żonie, odkrył jej pamiętnik. Przeczytał wszystko i postanowił przekazać pamiętnik policji, ponieważ uważał, że wpisy wskazują na to, że Katrin zabiła dzieci. Wpisy w pamiętniku, a właściwie w pamiętnikach, bo było ich kilka, były ważnymi dowodami w tej sprawie, więc tutaj uwzględnię je i zacytuję. W czerwcu 96 roku Katrin pisała: Tym razem jestem gotowa. Wiem, że tym razem będę miała pomoc i wsparcie. Kiedy myślę o tym, że stracę kontrolę, jak ostatnim razem, po prostu ktoś inny zajmie się dzieckiem. Nie będę czuła się całkowicie samotna. Powrót do ćwiczeń poprawi mój stan umysłu i mój sen. Tym razem dostałam nauczkę. Parę dni później, jeszcze w czerwcu, pojawił się kolejny wpis. Oglądałam dzisiaj film o schizofrenii i zastanawiałam się, czy ja też na to cierpię. Bardzo szybko zmieniam nastroje. Kiedy mam zły nastrój, lepiej ze mną nie przebywać. Poza tym zawsze chcę być gdziekolwiek, ale nie tam, gdzie akurat jestem. Chyba, że jest ta muzyka i mężczyźni, przed którymi mogę się popisywać. Są też chwile, w których chciałabym być bardziej domatorką i zadowalać mojego męża. Czy jestem dziwna? Czy to zachowanie jest normalne? Tego nigdy się nie dowiem. W październiku 96 pisała: Sprawa dzieci wciąż nie daje mi spokoju. Myślę, jak o tym zapomnieć. Natura, los i Bóg zdecydowali, że nie dostanę czwartej szansy. I słusznie, jak przypuszczam. Chciałabym, aby wszystkie moje błędy i okropne myślenie zostały poprawione, i chociaż coś znaczyły. Poza tym teraz jestem gotowa, aby spędzać czas z rodziną. Myślę o tym, że etap utraty panowania nad sobą minął. Teraz po prostu pozwalam rzeczom dziać się. To postawa, którą powinnam była mieć wobec wszystkich dzieci. I skoro nadarzyła się okazja, to będę tak postępować z przyszłym dzieckiem. W styczniu 1997 roku Katrin pisała: Minął kolejny rok. I co to był za rok? Dziecko jest w drodze, co oznacza duże poświęcenie dla nas obojga, ale wierzę, że tym razem wszystko pójdzie dobrze. Tym razem skorzystam z pomocy i nie będę próbowała robić wszystkiego sama. Wiem, że to był powód, dla którego się stresowałam, a stres kazał mi robić straszne rzeczy. W lutym 1997 roku pisała: Nadal nie mogę spać. Myślę o Patryku, Sarze i Kejlebie. Zaczynam się poważnie zastanawiać, czy jestem głupia, czy też dobrze robię, rodząc to dziecko. Prześladuje mnie poczucie winy i czuję się odpowiedzialna za nich wszystkich. Prześladuje mnie strach, że to się powtórzy. Przeraża mnie to, że jeśli się tak stanie, to ja i Krek przeżyjemy. Jaką matką jestem, jaką byłam. Straszne, że to wszystko się do tego sprowadza. Trochę tak się czuję i chcę to pokazać przez kolejne dziecko. Chcę udowodnić, że nic mi nie jest. Skoro inne kobiety potrafią, to ja też. W lipcu pojawił się wpis, który brzmiał tak. Może w końcu krek zobaczy, kiedy stres związany z tym wszystkim stanie się zbyt duży, że uratuje mnie przed tymi uczuciami. Mam nadzieję, że przygotowanie się będzie oznaczać koniec moich mrocznych nastrojów. I że przynajmniej będę mogła powiedzieć komuś: Hej, pomocy, jestem przytłoczona. Pomóż mi. To będzie klucz do przeżycia tego dziecka. Na pewno będzie. Ale dość gadania. Tym razem jest inaczej. Wszystko na pewno się ułoży. W czerwcu tego samego roku kobieta pisała: W moim mózgu za dużo się dzieje. Nieprzechowane i nieprzywołane wspomnienia tylko czekają. Niebiosa, pomóżcie dniu, w którym się pojawią i przypomnę sobie wszystko. To będzie dzień, w którym zostanę zamknięta, a klucz zostanie wyrzucony. Jestem pewna, że któregoś dnia tak właśnie się stanie. Następnie w listopadzie Katrin pisała. Kreg był dość pijany w piątek wieczorem. W swoim pijackim odrętwieniu przyznał, że nie jest do końca szczęśliwy. Powiedział, że jest ze mną jakiś problem i martwi się o Lorę. Ale cóż, wiem, że nic jej nie jest. Myślę, że lepiej sobie radzę z Lorą niż z Sarą. W przypadku Sary chciałam tylko, aby się zamknęła, i pewnego dnia tak zrobiła. Muszę jakoś rozładować stres. Zaczynam się na niej wyżywać, a to zły ruch. Kiedy tak się dzieje, dzieją się złe rzeczy i powstają złe myśli. To nigdy więcej się nie stanie. W styczniu 98, czyli miesiąc przed śmiercią Lory, Katrin pisała. I znowu marzę o życiu na własną rękę. Przykro mi to mówić, ale już się nie ekscytuję. To musi być spowodowane ostatnią ciążą. Poza tym jestem cały czas zmęczona. Nie chcę nic robić, tylko spać. Nie chodzi tutaj o Krega, tylko o mnie. Poza tym nie możemy już razem wychodzić na kolację, ani tańczyć. Cóż, między nami nie ma już nic. Jest tylko zaróbmy pieniądze i wychowajmy Lore. Jednym z moich problemów jest to, że znowu się zgubiłam. Jestem tylko panią Folbik. Teraz jestem tylko matką Lory. Gdzie podziała się Kat? Osoba samodzielna, która potrzebuje lekcji pisania, ale prawdopodobnie lepiej, gdyby nikt nie mógł tego przeczytać. Pod koniec stycznia Katrin pisała. Jestem bardzo przygnębiona, zła i zdenerwowana. Zrobiłam to. Znów straciłam nad sobą panowanie. Krzyczałam na nią i byłam wściekła, co ją przestraszyło. Nie przestawała płakać. Czułam się na tyle źle, że prawie rzuciłam nią o podłogę, ale w ostatniej chwili się zreflektowałam, odłożyłam ją i poszłam do drugiego pokoju. Czuję się jak najgorsza matka na tej ziemi. Boję się, że teraz Lora mnie zostawi, tak jak Sara. Wiedziałam, że byłam zbyt porywcza i czasami zbyt okrutna dla niej, a ona odeszła, z odrobiną pomocy. Nie chcę, aby kiedykolwiek to się powtórzyło. Właściwie wydaje mi się, że nawiązałam więź z Lorą. To nie może się powtórzyć. Wstydzę się siebie. Nie mogę powiedzieć o tym Kregowi, bo będzie się martwił, że zostawiam je z nią samą. Wydaje mi się, że wszystko dzieje się zbyt szybko, kiedy jestem zbyt zmęczona. Jej jękliwy, znudzony i marudny głos doprowadza mnie do szału. I tutaj pytanie, bo cytat się kończy: czy te wpisy mogły sugerować, że Katlin zrobiła coś, któremuś ze swoich dzieci. Bo pojawiają się tutaj wzmianki, że Sara odeszła z odrobiną pomocy. I nie było wiadome, czy są to myśli kobiety, która przeżywa żałobę po zmarłych dzieciach, czy są to myśli chorej osoby, która nie wiedziała, co zrobiła, czy może jest to dziennik osoby, która celowo zabiła swoje dzieci. Policja wszczęła dochodzenie i tutaj policja miała ogromny problem, jeśli chodzi o stwierdzenie, czy Kathleen jest winna. Wynikało to z tego, że teoretycznie nagła śmierć łóżeczkowa mogłaby się wydarzyć w przypadku trójki dzieci, czyli Caleb'a, Patryka i Sary, ale w przypadku Lory to już nie było takie oczywiste, bo dziewczynka miała więcej niż rok. Ale największym problemem było to w przypadku uduszenia wszystko podczas sekcji zwłok wyglądałoby dokładnie tak samo jak w przypadku nagłej śmierci łóżeczkowej. Nie było żadnych świadków, bo Krek albo spał, albo był w pracy. Za każdym razem to Katrin znajdowała dziecko. Ani razu Krek nie zauważył, aby coś było nie tak. I praktycznie za każdym razem spotykał się z podobną sytuacją to znaczy, Katrin stała nad łóżeczkiem i dramatycznie krzyczała. Jak wspomniał, przypominało to film, który odtwarzał od nowa i od nowa. I kolejne pytania, które narodziły się w trakcie śledztwa brzmiały czy Katrin działała pod wpływem emocji, czy zaplanowała to? Czy była chora psychicznie, czy miała zaburzenia osobowości i czy jej dzieciństwo, traumatyczne dzieciństwo, mogło wpłynąć na jej stan psychiczny do tego stopnia, że była w stanie zabić? Istniała też taka możliwość, że kiedy Katlin pisała jestem przecież córką mojego ojca, to nie miała faktycznie na myśli swojej winy, a raczej obwiniała się o to, że doprowadziła do śmierci dzieci i pod jej opieką straciły życie. Dowodów było niewiele, więc policja zamontowała podsłuchy w domu państwa Folbik, a Katlin została przewieziona na przesłuchanie. Tak samo Krek rozmawiał ze śledczymi, później krewni i znajomi, i zachowania Katrin budziły coraz więcej wątpliwości. Na podsłuchach było słychać, jak powtarza raz za razem wersję wydarzeń. Powtarzała sobie, co powie przed śledczymi, o której wstała do dzieci, o której zobaczyła, że nie oddychają itd. Poza tym powtarzała sobie pod nosem, w jakich momentach powinna była się rozpłakać. Te wszystkie elementy zostały uchwycone na podsłuchach. Dowody w większości były poszlakowe, ale i tak zdobyto odpowiednią ilość dowodów i w kwietniu 2001 roku Katrin została aresztowana i oskarżona o czterokrotne popełnienie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z tym drugim zarzutem chodziło o tę sytuację, kiedy Patrick, czyli drugie dziecko pary, trafił po raz pierwszy do szpitala. Jak wiadomo, został później wypisany i po paru miesiącach zmarł. Chociaż wszystkie sekcje zwłok wskazywały na to, że dzieci zmarły nagłą śmiercią łóżeczkową, śledczy kontaktowali się z ekspertami z Wielkiej Brytanii. I był tam pewien psychiatra, który działał w tym zakresie. Specjalizował się w takich przypadkach jak Katrin. Był to pediatra Roy Meadow, który napisał w swojej książce na temat nagłej śmierci łóżeczkowej, że jedna nagła śmierć niemowlęcia to tragedia, dwie śmierci są już podejrzane. A trzy to morderstwo, chyba że udowodni się co innego. Sens tej wypowiedzi był taki, że o ile śmierć łóżeczkowa w przypadku jednego dziecka jest tragedią i raczej nie budzi podejrzeń, to jeśli te śmierci występują po sobie i jeśli kolejne dziecko umiera, a potem następne, to należy już przeprowadzić szeroko zakrojone śledztwo. Słowa tego pediatry zostaną później podważone. Kiedy mężczyzna będzie wypowiadał się podczas procesu pewnej działaczki, pewna Brytyjka, działająca w sferze politycznej, straciła dwoje dzieci z powodu nagłej śmierci łóżeczkowej, i po śmierci tego drugiego dziecka pediatra domagał się dochodzenia. Kobiecie postawiono zarzuty, odbył się proces i udało się udowodnić, że faktycznie dzieci zmarły nagłą śmiercią łóżeczkową, a kobieta nie miała z tym nic wspólnego. Podczas procesu prokuratura podkreślała, że śmierć Lory budziła najwięcej wątpliwości, ponieważ dziewczynka zmarła w wieku półtora roku. Poza tym Katrin była coraz bardziej sfrustrowana, nie miała cierpliwości do dzieci i na pewnym etapie nawet jej mąż bał się ją zostawić samą z dziećmi. Tylko ona była w pobliżu, kiedy dzieci umierały, więc nie było ani świadków, ani dowodów. Kreg dowiadywał się o tym dopiero po jakimś czasie. Obrona argumentowała, że w przypadku Kejleba i Sary można było mówić o nagłej śmierci łóżeczkowej, a u drugiego syna państwa Folbik, Patryka, doszło do ataku epilepsji. Natomiast u Lory stwierdzono zapalenie mięśnia sercowego. Podczas procesu wypowiadały się osoby, które znały Katrin, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Część znajomych i sąsiadów twierdziła, że była bardzo opiekuńcza. I dbała o swoje dzieci. Natomiast siostra Krega, szwagierka Katrin, twierdziła, że czasami Katrin podrzucała jej dziecko i pytała, czy może się nim zająć, ponieważ ona nie jest w stanie. Podczas procesu wypowiedziała się też przyszywana siostra Katrin i kobieta powiedziała, że w Boże Narodzenie 98 roku kiedy Lora przyjechała z rodzicami do Melbourne w celu odwiedzenia rodziny zauważyła, że Kathleen straciła nad sobą panowanie, kiedy karmiła Lorę. Jej zachowanie było nieadekwatne do sytuacji, zaczęła ją szarpać i wmuszać w nią jedzenie, ale wtedy przyszywana siostra nie odezwała się ani słowem, ponieważ uważała, że to nie jest jej sprawa. Mimo wszystko zapamiętała to wydarzenie i pamiętała, że była bardzo zdziwiona tym, jak zachowała się Kathleen, ponieważ nie znała jej od tej strony. Sąsiadka państwa Folbik twierdziła, że kiedy Katrin przychodziła do niej z córką, to zdarzały się sytuacje, że bez wyjaśnienia traciła nad sobą kontrolę i szarpała lorę mówiąc, że idą do domu. Na podstawie dowodów poszlakowych, zeznań świadków i opinii ekspertów, w 2003 roku Katrin została uznana za winną i została skazana na 40 lat pozbawienia wolności. Z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 30 latach. W 2005 roku, po wniesieniu apelacji, wyrok został zmniejszony do 30 lat, z możliwym zwolnieniem warunkowym po 25 latach. Kathleen od razu po ogłoszeniu wyroku została skierowana do więzienia objętego specjalnym nadzorem, ponieważ osoby, które zabiły swoje dzieci, są bardzo źle traktowane w więzieniach. Przez kolejne lata znęcanie się, groźby, i napaści fizyczne były na porządku dziennym. W 2020 roku została przeniesiona do innego więzienia z powodu gruźb, a w 2021 została dotkliwie pobita przez inną więźniarkę. I chociaż Katlin została skazana, i według większości złapano zabójcę, to sprawa nie jest tak prosta, ponieważ tutaj się nie kończy. W 2018 roku prokurator generalny ogłosił, że Zostanie przeprowadzone dodatkowe dochodzenie, aby sprawdzić, czy Katrin została słusznie skazana. Już rok później, w raporcie liczącym ponad 500 stron, sędzia opisał, że nie ma żadnych uzasadnionych wątpliwości co do winy Katrin Folbik za czyny, za które została skazana. Kolejne odwołanie Katrin zostało odrzucone w 2021 roku, ale w 2020 pojawiły się pewne badania sygnały świadczące o tym, że być może kobieta wcale nie zabiła swoich dzieci. Lekarze twierdzili, że w organizmie Lory i Sary, czyli dwóch córek państwa Folbik, znaleziono ten sam gen, który wskazywał na chorobę serca i to miała być przyczyna śmierci, która została wcześniej przeoczona. Natomiast synowie pary, Caleb i Patrick, mieli dokładnie ten sam gen, odziedziczony po ojcu który jest powiązany z epilepsją. Ale nadal to nie wyjaśnia pewnych kwestii. Caleb po prostu przestał oddychać. Nie miał ataku epilepsji. Podobnie było w przypadku Sary. U niej nie stwierdzono żadnego ataku, zapalenia mięśnia sercowego. Po prostu przestała oddychać. I ta sprawa budzi wiele kontrowersji, w szczególności w Australii, gdzie była bardzo popularna, ponieważ są osoby przekonane w 100% że Katrin jest winna, ale i są osoby, które twierdzą, że Katrin jest w 100% niewinna. Te kontrowersje wynikają z tego, że została skazana na podstawie dowodów poszlakowych. Okoliczności śmierci nie są jasne, bo z jednej strony dzieci mogły umrzeć nagłą śmiercią łóżeczkową, ale z drugiej strony mogły równie dobrze zostać uduszone. Katrin obecnie przebywa w więzieniu, będzie mogła ubiegać się o zwolnienie warunkowe najwcześniej w 2028 roku. Opinie psychiatrów nie są jasne i jednoznaczne, ponieważ niektórzy twierdzą, że Katrin cierpiała na depresję poporodową, mogła wystąpić psychoza poporodowa, inni twierdzą, że była zdrowa, kolejni twierdzą, że ma zaburzenie osobowości, np. Na narcystyczne czy też histrioniczne, ale jest też brana pod uwagę możliwość, że wystąpił tutaj przeniesiony zespół Munchausena. W przypadku zespołu Munchausena chodzi o to, że osoba zdrowa, Chce wejść w stan osoby chorej i w tym celu rani się, jakkolwiek pogarsza swój stan zdrowia, a przeniesiony zespół Munchausena przejawia się tym, że najczęściej matka w 90% to matka, celowo zadaje krzywdę swojemu dziecku tak, aby wyglądało na chore, lub aby stało się chore, aby w ten sposób zyskać uwagę otoczenia. Przykładem przeniesionego zespołu Munhausena jest sprawa Didi Blanchard. Ten podcast dobiega już końca i jestem ciekawa, co sądzicie o tej sprawie, bo jest kontrowersyjna i zdania są tutaj podzielone na takiej zasadzie, że albo jest się w 100% za, albo w 100% przeciw. Chciałabym, aby pod tym podcastem powstało takie pole do dyskusji, więc zachęcam. Oczywiście kultura obowiązuje. Tymczasem tym, którzy dotrwali, dziękuję za przesłuchanie tego podcastu do końca. Jeśli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę lub subskrypcję. Wszystko jest mile widziane. Tymczasem ja się z wami żegnam i do usłyszenia przy okazji kolejnego podcastu. Trzymajcie się!